A very warm welcome to Montreal. The local time here is just approaching 20 minutes past 7 in the evening. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the fasten seatbelt signs have been switched off. When it is safe to do so, please take care when opening overhead lockers. Wylądowałem w Montrealu. Dzisiaj jest 29 grudnia 2022. Miałem przylecieć wczoraj, ale nie udało mi się złapać mojej przesiadki. Długa historia, nieważne. Za około 12 godzin jadę w trasę do British Columbia. Nawet nie macie pojęcia, jaka to jest ulga, gdy się wychodzi z lotniska. Nie ma kolejki w przycelnikach. I nie trzeba robić, znaczy nie trzeba, no nie sprawdzają nic. Ani nie ma tego ryzyka, że może być jakiś test, nie? No, czekam na Ubera, jadę po mój samochód, jadę do domu, ugotuję coś, bo przygotowałem rzeczy do tego wyjazdu tydzień temu, jak leciałem do Europy. I idę spać i rano do pracy. Minęła mnie nawałnica w Stanach i w Kanadzie, ale jak widać dużo z niej nie zostało, bo teraz jest plus 8. Obawiałem się, że będę musiał odświeżać auto, ale nie. No, wylądował, spóźniony lot był tam o parę minut. O 7.15, w pół do 9 będę w domu. To jest dobrze. Zobaczymy jeszcze, gdzie mój trak stoi. Powinien stać przy koszach. I w drogę. No, zobaczymy. Tak stał, tak stoi. Nie ruszali go nic. Dobra, wiem, gdzie jest. Na jutro. Przyparuję od tej wilgoci. Ale jutro, proszę Państwa, nie muszę się śpieszyć, bo ładunek będzie tak mniej więcej gotowy o 10-11. No i jutro cały dzień jazdy. 13-12 godzin. Jest jeszcze jedna rzecz, którą zrobię. Zajadę do sklepu kupić sałatę i ten papryki do mojego ryżu. Sałatę nie, no, sałatę do chlebów, nie? No nie kupiłem sałaty tydzień temu, bo do tej pory się zepsuła. Ale nie liczyłem na to, że tak szybko wyjdę z lotniska i mówię, no najwyżej chciałem jutro iść do sklepu, to dokupić. I wiem, że jadę przez Kanadę, więc sobie jeszcze kupię cytrusy. Także mam 2-3 rzeczy do załatwienia w sklepie. Spać. Rano coś tam szybko ugotować. Nie będzie to duże gotowanie, pół godzinki max. I jechać w traskę noworoczną. Pewnie teraz lepiej to zrobić niż jutro rano, jeśli gdzieś zajeżdżę spod sklepu. Tak to sobie tą sałatę umyję i będzie git. No więc cała logistyka. Wczoraj jeszcze gotowałem, nie chciało mi się spać. Poszedłem spać o północy, zbudziłem się o 5, później jeszcze pospałem do 7. I oto jestem gotowy do wyjazdu. 13 godzin po wylądowaniu. Wszystko co potrzebuję, biorę ze sobą. Teraz mam nowe podejście, że biorę tyle wody, ile potrzebuję. Czyli biorę takie duże dwa baniaki, bardzo je dobrze umyłem kilka razy. To są po defie, także tej wody powinno mi starczyć. No i jedzenie, ubrania, sprzęty. Tu jest torba dla roweru. Pokrowiec dla roweru, chcę ją wypróbować i takie małe torby na bagażnik kupiłem. Dobra, teraz tylko podlać kwiatka i spadamy. Potem muszę to posprzątać, bo jest burdel, dawno nie odkurzałem. Trzy małe albo cztery takie filiżanki i już starczy mu na 2 tygodnie. Ja już sobie obiecuję od pół roku, że go przesadzę, bo on zaczyna mi tutaj się dusić. Moja logistyka jeszcze jest taka, że biorę ze sobą śmieci z domu w Montrealu, w większości dzielnic, chyba w wszystkich dzielnicach wyłożą śmieci raz w tygodniu i można je wyłożyć na zewnątrz wieczorem przed dzień zbierania. W mojej dzielnicy to jest poniedziałek, no i ja nie mam co ze śmieciami zrobić, więc no nie chcę, żeby mi gniły w domu i robaki wchodziły, biorę je ze sobą i wyrzucam w prysie, no nie mam wyjścia. Logistyka cały czas. Oni pewnie drugi raz sprzątali. Ten śnieg, trochę tak smutnawo. Podałoby to trochę z dachu pozrzucać. Nie to, że się zawali, nie, ale... Niech sobie to pnieje. Może jeszcze przez 2 dni trochę tego stopnieje, dobra.
trochę smutnawo, ale trzeba jechać trasę. Jeszcze sprawdzę przed wyjazdem, bo to jednak trochę było kombinowania z dokumentami, czy mam prawo jazdy i paszporty. To najważniejsze, i karty paliwowe. No mam. Dobra. Zresztą jakąś się przeżyję, jak się zapomni. Jeszcze zajadę jeszcze raz do sklepu. Wczoraj ja byłem. Ja myślałem, że kupiłem jogurty przed wyjazdem. Nie kupiłem. Ale dobrze, że sałatę wczoraj kupiłem, bo ją umyłem. Tak to bym miał problem. Zajadę jeszcze do sklepu i tak się nie ma co śpieszyć. Ładunek powiedzieli, że będzie gotowo na bazie o 11. Ja na bazę zajadę 9.15 i tak jak ja już będę, to oni go od razu cofną pod rampę, bo wszystko u nas na bazie jest, tylko muszą to po prostu załadować, nie? Jak ja już będę, to oni będą wiedzieli, że jestem, to celuję tak, żeby wyjechać dzisiaj przed południem i dojechać dzisiaj do miejscowości Hearst w Ontario. 1200 km. Dziwne uczucie. Wczoraj wieczorem byłem, dzisiaj rano tutaj jestem. Ale robię sobie challenge, nic nie kupić w trasie. Polegać na tym, co mam. Zobaczymy. Proszę, moje jogurciki. No to w trasę teraz już naprawdę. Na bazę i zobaczymy, co tam słychać u nich. Kamion wiem, gdzie stoi, więc nie będę musiał go szukać. Teraz pytanie jest, co z moim ładunkiem. No, wpakuję rzeczy do lodówki, nie będę układał i od razu idę na górę ich męczyć. No, sip podreptał tak z 2200 km. Transport nigdy nie śpi. Kurde, mamy nawet kontenery na ADR. Wczoraj przyjechałem, która to była tak 8 wieczorem. No i ktoś podpinał się pod kontener, puste podwozie i jechał do portu. Transport nigdy nie śpi. Już tutaj parkują, bo nie mają miejsca. Muszą powiększyć na wiosnę teren. O, właściciel jest. I auto stoi. Nawet głupie wkładanie rzeczy już mam opracowane, żeby jak najłatwiej to szło. No to jest trochę bólu wpakowanie się do kamiona, ale ja już to mam tak opracowane, że git. Dobra, jest moje miejsce jakieś fajne. Daleko jeździć jestem. Idę do góry i spytać się, co tam u nich słychać. Ja wiem, że jestem ciut za wcześnie, bo mi mówili, że na 11 będzie gotowe, ale można ich trochę przycisnąć. Proszę bardzo, pod firmą śpimy. Jest 5 stopni i silniczek na chodzie. A to jest właściciela auto. Czy oni mają na to wywalone, nie? Już nawet nie o paliwo teraz chodzi. Przecież się lepiej śpi na wyłączonym silniku, jak jest ciepło w kabinie i łebasto ładnie pika. Z kultura albo brak kultury w Stanach i Kanadzie. Mówi, czego jestem tak wcześnie? Bo mówiłem ci na 11. Mówię, no bo chcę jechać trasę. Ja mówię, mogę ci pomóc coś? Nie. Mówi, mówię, załaduję to sobie. Mówi, nie, nie ma, za mało jest tych wózków. Ale powiedział, żebym się podczepił i będę następny do załadowania. Spoko, spoko. 9.17. Powiedział mi, żebym nawet się nie podpinał, bo już ktoś po nią pojechał. Także już ją będę ładować. No to nie jest... Ona już jest załadowana. Oni muszą tylko ją przeładować, nie? Będę to nadzorował, to będzie dobrze. Będę wiedział, że na pewno dobrze załadują i się nic nie pomylą. Dobra, jadę tam. Tak jak go postawiłem, tak został. O, to moja naczepa jedzie. Widzicie? 717. Stara naczepa z nowym agregatem TK. Że stara. Kurde, 9 lat ma ta naczepa, 8, coś takiego. One przychodziły wtedy, gdy jeździłem na mieście, co moja mama chorowała. Jak ten czas leci. Dobra, szybko. Przypilować trzeba ich. Chciałem nagrać, jak pali i tak ten, ale ten. Dobra, po tygodniu, no co, czemu miałby nie zapalić? Baterie były odcięte heblem. To jeszcze sobie podczepię się. O, ja wyjadę stąd wcześniej niż planowałem, ale mówię, no spokojnie, zobaczę, jak to ładują, żeby być pewnym, że dobrze. Sprawdzę te palety, bo to mówię. Pierwsza zrzutka z Surii, Loblas, później wyspa, później znowu wyspa, mrożonka, 10 palet i jedna paleta do Seattle, która ma być na nosie. I jeszcze przed wyjazdem strzelę sobie kawa z Tima. Dobra, gdzie on z tą moją naczepą po las? No właśnie, cofa. Jak oni tam chcą podorzucać rzeczy, to nie wiem. Ciekawe, ciekawe.
zobaczymy. Także miałem nosa, który tutaj przyjechać. Proszę Państwa. Miałem nosa. Żeby im się to wszystko zmieściło, cholera. On tam dodaje jedną paczkę słupów, nie? Nie, coś tam wymyślam. Oni zawsze są. Zawsze w pręśni coś wymyślam. Czy mają sporo roboty. Kurde, jakbym się zgodził wtedy pracować na magazynie, to teraz bym zarządzał grupką ludzi tutaj, bo tu już na magazynie mają z 5-6 osób. Może zawsze jest to możliwość, nie? Ale będę widział te ładunki i będzie mi się smutno robiło. Okej, robię to, co mam do zrobienia. Wszystko się zgadza i on mówi, że nie wie, czy się zmieści. Czy te słupy ci się zmieszczą? W każdym razie wziąłem sobie trochę tych. To przydatne są do rozładunku. Dobra, ja się poukładałem na spokojnie, tam na razie zdejmują, zaraz pójdę do nich na rampę. Ja sobie ustawię trasę, ustawię sobie Flying J Port Hope. Ciekawe, czego mam w ulubionych. Chcę tam dojechać i wykręcić pauzę, nie? Przed rozładunkami. Powinno się udać, pogoda, patrzyłem, będzie sprzyjająca. Nawiguj to. Ulubione Flying J. Jest, mam go. Ulubione, nawiguj. Oho. Gdzieś nie mam mapy. Jakiś się nie ściągnęło. Nie no, jest wszędzie mapa, o co chodzi? Wstydzik jest zepsuty, no nie wiem, ustawia jakikolwiek adres. Co oni kombinują, no kurde mol! Dobra, zresetuję iPada i włączę go i wyłączę, ale to jest po prostu jakaś porażka. Co oni tutaj robią? Wstydzik dostał kuku na muniu, no nic. Odinstalowałem, instaluję od nowa i ściągam mapę od nowa, ale po prostu jak tak to ma być dalej, to jest porażka, nie? Ja wiem, że robiłem aktualizację map, jak byłem w Europie, bo wyszła nowa aktualizacja. Przecież przed wakacjami, nie, przed urlopem wszystko działało. Dobra, idę tam do nich zobaczyć. Chcę słuchać. Wszystko przygotowane, aby tylko jechać. Ja bym tylko siedzieć gdzie, no kurde. Jak nie, to będę musiał przejść na jakąś inną nawigację, ale w tej chwili na rynku a nawigacji offline nie ma za bardzo dobrych. Mam jeszcze jakąś iGo albo coś. No nic, zobaczymy. No, jak czyściutki. Ale ubrudzi się, spokojnie. A i wszystko wejdzie. Tak, hello. Mem la palette de Seattle, da, no tot. Oj, daj mi, parfait. Wiesz, on fede mi rapsy. Jakżebym był może szefem tego bałaganu, ale nie, nie. Wszystko weszło, to jest fajne, to się liczy. Wszystko weszło, nie muszę zmieniać bookingu na promy. Jeszcze idę po papiery do biura, potem dwa moje miejsca, bo papiery na dwie zrzutki mam, ale muszę iść po papiery i po kopertę tego, co mi dorzucili. Weźmy sobie Tima z kawę i muszę. Widzicie, nawet na bazie podczas ładowania, ciągnij na chodzie, no bo po co wyłączać, jak może być włączony, nie? Po prostu taka kultura. Swojego czasu też tak kiedyś robiłem. Aż zmądrzałem. O, chyba mi zrobili papiery na granicę, bo to jeden ładunek musi być, muszą być papiery na granicę, nie? Tak. No i ściągnęło się, zobaczymy. Cholera. Profile 1. Ciężarówka, tak. Jak to nazwać? Prince. Prince. Jeden ładunek musi być zrobiony papiery na granicę, bo będę jechał do Stanów i to jest dobre. Rodzaj paliwa, jednostki, tak, tak, tak. Maksymalna prędkość 105. No i wszystkie moje te wyszły. Punkty pewnie pośrednie, bo odinstalowałem aplikację. No ale nie, dobra, nieważne, zobaczmy, czy to działa, bo jak nie działa, to się wkurzy i to mega. No nie, kurde! No co to kurde ma być, ej? No bo może chodzi o to, że tutaj nie można jechać, no ja nie wiem, bo to
jak ta nawigacja ma nie działać, ja za nią dałem ponad 100 dolarów, no to co to jest? To ten, nie? Dobra, idę po tą kawę i jadę. Przed 11 wyjadę. Super, ja chciałem przyjechać przed 12. No i to Hurst. Dalej się chyba raczej dzisiaj nie ma sensu jechać. Zaraz sprawdzę pogodę. Czy jadę na Quebec, czy jadę na Ontario. Ale wolałbym jechać na Quebec, bo Ontario to jest święta. Ruch, znaczy okres międzyświąteczny i tak dalej, nie? Tak, coś się stało, jak jest się po prostu w jakimś obszarze. Oj, chyba niepotrzebnie to robiłem, ale dobra, bo teraz muszę sobie wszystko poustawiać tak, jak miałem. Dobra, później idę po papiery. No tylko najpierw muszę wyłączyć, bo ja nie cierpię, jak mnie tutaj jak coś gada, nawigacja, ustawienia, powiadomienia i dźwięki, wyłącz dźwięki. Dziękuję. Przeglądzik zrobiony. Opis traka też. Pan dalej. Rympoli na bazie. Wstał, ale Rympoli dalej. Idę jeszcze w mazie wyciągnąć te wycieraczki do góry. No, 11. Elegancko. Nazda zamknięta. Pióra do góry. Do zobaczenia za 2 tygodnie. All right, let's go. No to mamy odjazd. Proszę Państwa. Jadę z normalnym szlakiem przez Quebec. Nawet na północy pada deszcz, więc będę miał dobrą pogodę aż do samego końca. Dzisiaj plan jest dojechać do Hurst i tyle. Jutro do Winnipegu, pojutrze do Calgary i w ostatni dzień do Hope i wykręcić pauzę 36 przed rozładunkami. Później rozładunek w Surrey, prom następnego dnia, 2 rozładunki, prom z powrotem, rozładunek w piątek w Seattle. I później jakby dali mi, żeby załadować te energetyki, to by było idealnie, ale dobra, ja wybiegam za daleko w czas, bo jeszcze nie wyjechałem, dopiero co wyjechałem z bazy, ale widzicie jakiego mam banana? To jest choroba ta praca, to jest choroba. Sedzik działa, mimo tego wkurza mnie, kurde, będę musiał znowu wpisywać moje punkty. Pośpieszyłem się z tym, po prostu byłem w jakimś miejscu, gdzie nie było, on nie widział, że jestem, no nieważne. Sedzik. Jedziemy 13 na północ, później 15 na północ i elo Montreal, tyle tutaj byłem. No strasznie ponuro jest. Taka odwilż, to jest w sumie w Quebecu normalne, ale bardziej on ma miejsce gdzieś tam pod koniec stycznia, na początku lutego, nie? 7 stopni, no będę cały czas jechał w ciepłym powietrzu. Dzisiaj ustawiłem sobie nawigację na razie na Hurst, bo walczę z tym sidzikiem i po prostu teraz wymyślił, że jak sobie ustawiłem na Brytyjskiej Kolumbii, że 11 nie można jechać od Hurst do Long Lake. Ja nie wiem, po prostu od pewnego czasu sydzik tak daje, dziwne rzeczy się dzieją, że naprawdę myślę, że go zmieni, ale na razie był ok. I kolor się z mapy zmienił, nie wiem dlaczego, na czarny. Ta aplikacja działa jak chce. Wyłączyłem informację o ruchu, dalej jest informacja o ruchu, nie wiem. Że widoczków dzisiaj nie będzie. Lista, ponura pogoda i już zaczyna padać, jak tylko wjechałem w Laurentidy za Saint Jerome. No, ominęła mnie konkretna nawałnica. Uciekłem do Europy na tydzień. Akurat tak się złożyło, że nic z tego nie liznąłem. A najlepsze, bo mój kumpel był w trasie w święta i tak, jak jechał do BC, to miał minus 40. Później dostał przerzut z BC do New Jersey i plus 10. Także no masakra, nie? Dobra. Tyle z szalonego wyjazdu. Dobrze wszystko ogarnąłem. Jestem na czasie. I teraz tylko jechać. Jechać. Choinka mi się zaświeciła. Tak samo jak tydzień temu, jak wracałem z Toronto. Nie wiem, coś, jakiś czujnik ABS-a, coś łapie i to powoduje to. A to się wyłącza raz na jakiś czas. Przez dłuższy okres jeszcze ten. Dobrze, w niebieskim też tak miałem. No tutaj musiało być bardzo dużo śniegu, bardzo ładnie, nie? To już jesteś.
jesteśmy na północy, dojeżdżamy do Mont-Laurier. PKO, widzisz. Trochę dziwnie, nie? Ale tak cały dzień będzie w takim mgiełce. Temperatura ciut spadła, ale cały czas na plusie. Dzisiaj patrzyłem jeszcze tam w Horst, dzisiaj gdzie chcę spać. No to też tak będzie, minus 5. Maksymalnie temperatura spadnie, więc nie ma się czego badać. Ja obawiać opadów nie będę miał najprawdopodobniej aż do British Columbia. Nawet w górach tam może gdzieś tam na koniec przy Hope. We wtorek ma być ładna pogoda w Hope, także może nawet i rower wpadnie mimo niskiej temperatury, blisko zera. Brudna odwilż. Ale zobaczcie, tutaj śniegu było. Mimo tego, ta odwilż już trwa 2 dni. Ile jeszcze zostało tego brudu i zasp. Opuszczamy cywilizację Grand Remu i... No i droga przez Park Narodowy. Dość surrealistycznie tak się jedzie. Na północy jest 7 stopni. Mgła spowodowana parowaniem po prostu śniegu. No ale cóż, cały czas mi zima dawała w kość, prawie że od początku tego sezonu, od końca września. To może w zimę przyjadę sobie bez większych komplikacji. To już jest, no, prawie że, no nie, no, środek zimy nie, nie. Teraz powinna być taka zima fest. A więc, tak jest on, off. Mgła, nie mgła, deszcz, nie deszcz, ale cały czas na plusie. I cały park narodowy opędzlowany. Nowy Gór i moja stacja, czyli Ultramar. Może jak stanę, to ta choinka zgaśnie. Tak miałem przed wyjazdem. Tam jakieś coś się dostanie, jakiś kawałek soli albo brudu tych czujników ABS-a i tak jest. W niebieskim tak jeździłem chyba z 3 tygodnie i nagle się naprawiło samo, nie? Zobaczymy. Dobra. Trzeba powiedzieć, że jestem o wczesnej porze. Jeszcze widno jest. Szostrast. Nowy terminał jest do płacenia. No, no. Nie, to jest def. Defa instalowali wtedy, okej. Okay. Dobra. Ja nie potrzebuję defa. No, no, jaki wypasiony. Kilometraż, czyli 835, gdzie tam było? 836, 457, 836, 836. Numer traka zawsze wpisuję.
Okej. Dawać paliwo. Approved. Po francusku approuvé. Trochę już czuję zmęczenie. Mimo tego, że tak naprawdę nie miałem czasu złapać jetlaga, nie? Bo w Europie tyle, o ile zdążyłem się przestawić tak w miarę, nie? To wróciłem i nie chciało mi się spać. Przyszedłem spać o 12, ale już czuję zmęczenie. 4:15, już jest zrzemno. Ale dobra, to do Harst jeszcze jest. No, z dobra 6 godzin. Dobra, ale. Przy mnie nie muszę się aż tak bardzo śpieszyć, bo dostawa jest dopiero w środę na wieczór. A ja dotrę w poniedziałek na wieczór do Hope. To 36 mi się wykręci do środy rano, nie? Mógłbym też tak zrobić, żeby dojechać tam we wtorek wcześniej rano do tego Hope i wykręcić 36 do środy po południu, nie? Ale mówię, no, wolę jechać schematem 4 dni jazdy i później będę miał 2 doby w spokoju. Od poniedziałku do środy po południu. Taka konkretna pauza. 45 wyjdzie prawie. No nie prawie, tylko wyjdzie. Europejska. Z 300 litrów tu wejdzie może. Chłodni chyba mam pełno, jak pamiętam dobrze. Ta, to już starczy do końca podróży. Powinno. Tak. Dziękujemy. Och, szlak by was trafił. Nowa maszyna i nie ma papieru. No szkurza stopa. Nawet nie wiem, ile zatankowałem. A nie, wiem, 248. No, no nie. Stara była dobra, bo zawsze był papier. A teraz co? A to zgaśnie choinka, czy nie? I zacznę jechać oczywiście. To zajmuje do 10 sekund. Jakość drogi, bo to już niedaleko jest koniec Quebecu, ale mi wytrzęsło. To męczące jest to trzęsienie, szczególnie gdy człowiek jeszcze jest tak po podróży z Europy, nie? Tak to jeszcze można jakoś znieść, ale niektóre fragmenty tej drogi w Quebecu po prostu... Już nawet nie chodzi o kręgosłup, chodzi o cały kształt, nie? To jest takie nieprzyjemne. Ale zaraz się odświeżyć trochę. Moje ręce, twarz. Będę czuwał dalej. To hojstwo jeszcze 3 godzinki, 4. Na 10 wieczorem będę. Ale debatuję, czy nie stanąć w Capus Casing, bo to teoretycznie od Cochrane już jestem w zasięgu Hope, tylko to już tak... Capus Casing to jest się tak na 100% pewny, nie? A hojstwo już w ogóle, ale no... No mówię, teraz stanę się przemyć. Odświeżyć zaraz. No, ty sąd zjeżdżał się z Delaską i szczerze wam powiem, że ja już teraz muszę spać. Jeszcze chcę co najmniej pociągnąć tego Cochrane jakieś 60 km dalej. 70, już nie pamiętam. Ale jest masakra.
jeśli chodzi o zmęczenie i chęć snu. Tak bym pojechał w podwójne do Kalifornii z powrotem. W ogóle nie spał. Pół godzinki drzemki i później godzinę do Kapus Kasing, albo jak się będę czuł do Hearst, a jak nie będę miał ten ochoty, to po tym pół godziny może i dalej już to będę spał w tym Cochrane. No ale mówię, wypadałoby podjechać ciut dalej, nie? Żebym miał ciut mniej kilometrów tego Flying J w Hope, ale po prostu jestem tak zmęczony, że ciężko mi się skoncentrować na drogę i ja już sam nie chcę jechać, bo nie czuję się z tym komfortowo, nie? Także muszę się zdrzemnąć co najmniej pół godzinki. No i zobaczę później, jak się będę czuł, czy będzie chciało mi się jechać, czy nie. Bo jak stanę w Cochrane, no to jadę do Hope, ale to tak nie na styk, ale wolę mieć więcej zapasu i tą godzinę dalej pojechać. Ale najpierw drzemka. Truck stop tutaj nawet nie zjeżdżam. Na wadze stanę, mi się zdrzemnąć. No tak to jest, to się kumuluje w samolocie, nie mogłem spać. Dobra, gdzie jest waga? Jest. Jeszcze. Drzemkę pół godziny, stanę, zobaczę, jak się będę czuł. Jak będę się źle czuł, to tutaj śpię już. Ale mówię, jeszcze coś tam prawdopodobnie podjadę. Mam jeszcze 3,5 godziny jazdy, nie? Ale nie opłaca się jechać dalej niż po północy. Także zdrzemnął się do wpół do 10 i później jeszcze godzinkę, półtorej pojechał. I później drzemeczka i dalej. Pauza 8 godzin. Dobra, tymczasem muszę się zdrzemnąć, bo bez jaj. Wypadek jakiś zrobię. Jak człowiek zmęczony za pół godziny szybko mija. Ale dobra, dostałem boosta. Jadę co najmniej do Kapus Kasing. Jest godzina dalej. I wtedy można rzucać kotwicę. Dobra, wystarczy na dziś. Plan nie zrealizowany, bo miałem dojechać do Hearst, ale serio. Nie mam już siły, znowu zaczynam je mulić i znowu zaczynam mieć problemy z koncentrowaniem się i oczy nadwyrężam. Także kotwica w Kapus Kasing. No mam nadzieję, że będzie miejsce na truck stop, bo ten truck stop czasami jest oblężony, czasami jest pusty. A więc świętami powinno być ok. I za 8 godzin. O, pusty truck stop. Pełne miejsce. Za 8 godzin zaczynamy od nowa. Za 8-9. Pełne miejsce. Spoko. Dzień numer 1. Jutro ostatni dzień pracy w roku 2022. Tutaj sobie ładnie zaparkuję. Obok chłodny. Do ubikacji rano daleko nie będzie.